Witamy, drodzy Państwo, tym razem z Kruszowic. Na rowerze poznajemy Kruszowice i okolice. To kolejna inicjatywa w ramach programu Wracamy po pandemii. Wspaniała pogoda, dużo mieszkańców, wspaniałe emocje, wspaniałe konkurencje i oczywiście dobra zabawa, bo to przyświeca tym wszystkim inicjatywom w ramach tego programu. Celem tego programu, jednym z głównych, jest to, żeby prezentować te walory lokalne, żeby prezentować te przewagi konkurencyjne, te wyróżniki wsi. No i oczywiście bez wątpienia wyróżnikiem wsi Kruszowice jest temat rowerowy. Są rowery, wystarczy przejechać się główną drogą, żeby to zobaczyć. Są piękne tereny do jazdy rowerem. Ta impreza ma też zachęcać wszystkich, żeby korzystali z tych pięknych terenów, z tej przyrody. To ze 4 lata temu nawet, po takim, właśnie tak jak mówię, po odnowie wsi, po takich szkoleniach, poszliśmy, żeby tą naszą wioskę po prostu uatrakcyjnić, pokazać ją. Powstały takie witacze, powstały na wiosce rowery. W naszej wiosce została wytyczona trasa rowerowa. No i jest wiele osób, które lubią jeździć na rowerach turystycznie, ale jest też kilka osób, które startują w zawodach. MTB, szosa, triatlon. No i stąd pomysł powstał, żeby jednak pójść w rowery. Właśnie jest tutaj bardzo sprzyjający teren, bo z jednej strony jest płasko, jadąc w stronę Leśnicy, z drugiej strony jadąc już w stronę Jelcza, Oławy, tam mamy fajne trasy, żeby po górkach pojeździć, więc no, warunki są idealne. Na rowerze, pomysł jest rewelacyjny, jechałyśmy z dziewczynami, było ciężko, ale dałyśmy radę. Tak, jestem bardzo dumny z całej rodzinki, która dała radę w taki upał, w taką pogodę. Tak, wszyscy od wczoraj pięknie pracowali, całe Kruszowice się zebrały, jak widać organizacja na 100%. Dzisiaj chodzi o popularyzację takiego wspólnego spędzania czasu na rowerze. Nie ścigania się, tylko piknik rowerowy, razem przejechać. Razem się pobawić. Na co dzień staramy się żyć aktywnie, jakoś spędzać rekreacyjnie, spędzać czas. Trasa była świetna, przygotowana jak najbardziej dla małych dzieci. Starsi też sobie świetnie poradzili. Myślę, że jesteśmy za takimi imprezami i chcemy więcej. Polecamy nasze piękne Kruszowice, okolice Bierutów. Mamy rzekę, mamy lasy, można super świetnie spędzać czas w gronie rodziny. Najważniejsze dla nas jest to, aby zintegrować społeczność całej gminy, ale i również gości z zewnątrz. Stawiamy na to poprzez różnego rodzaju konkurencje, poprzez różnego rodzaju atrakcje, które pojawiają się na każdym z wydarzeń. Przede wszystkim jakby idea jest taka, żeby pokazać to, co ma się najlepszego w danym sołectwie. Tutaj mamy trenażer do jazdy wirtualnej. Służy on do odwzorowania jazdy praktycznie w każdym miejscu na świecie. Są trasy, które są nagrywane wideo. Można też tworzyć trasy samemu. Dosłownie na Google Maps wytyczamy sobie trasy. Trenażer sam szczytuje wysokości i sam dostosowuje opór do danego terenu.
świetna rozrywka, szczególnie dla osób, które nigdy nie miały styczności z takim. Liczę na to, że dzisiejsza impreza będzie pierwszą i że przejdzie tutaj już to do takiej tradycji naszej gminy, że co roku będziemy spotykać się w Pruszowicach na takiej dużej imprezie rowerowej. I także to był jeden z celów tego programu, żeby właśnie to, co wieś ma fajnego, żeby pokazać całej gminie i żeby co roku wokół tego integrować naszą społeczność. Pruszowice to bezapelacyjnie rowerowa stolica gminy Bierutów, więc tutaj trzeba być po prostu zarówno dzisiaj, jak i przez cały rok, bo niezależnie od pory roku warto tutaj przyjechać i przejechać się tymi wspaniałymi trasami, lasami, zażyć odrobiny relaksu wśród tej zieleni, którą mamy tutaj do dyspozycji.